Dzisiaj zobaczymy, czy uda mi się dostać wszystko ze sklepu. Czy to, co nam się uda dostać, będzie budziło szacunek. Idziemy? Dobra, już jesteśmy na miejscu. Dzień dobry, bo ja mam takie nietypowe zamówienie. Poproszę wszystko, co macie. Nie, serio. Wszystko, co macie. Już. Dawaj z kasy wszystko, co macie. Mam tu pistolet, rozumiesz? Dawaj już wszystko z kasy! Już! No. Robi wrażenie. I to już trzeci w tym tygodniu. Warga. Warga. W dzisiejszym odcinku Mr. Krycha i Warga przetestują kabanosy Sanach. Laluna przyprawi was o ciarki. Ruszają przygotowania do gali Royal Division 2, a Mr. Krycha jak zawsze zrobi na was dobre wrażenie. A oto i on, ten bezbożnik. Człowiek Warga. Ten wstęp robi wrażenie. Wzbudza podziw. Prawdziwy 25-centymetrowy potwór człowieka Wargi. I teraz właśnie w tym momencie przed ekranami telefonów, telewizorów, czy też może nawet komputerów dzielicie się na... robi wrażenie. robi. Budzi podziw. Chodź do żabki, coś zjemy. No dawaj, dawaj. Albo też na takich, którzy słyszeli te teksty miliony razy i zrobią... Nie, to szkoda pieniędzy. Spokojnie, już za chwilę nikt w tym kraju nie zrobi sobie Beksińskiego. Nie wiedziałem, że jest pan duchem. No tak się akurat złożył. A Perfekt nie zaśpiewa, że odkręciła gaz. Nie zapukał nikt na czas. Bo pukać to będzie sobie mógł zarówno w drzwi, jak i ją, ale gazu nie odkręci, bo nam go Putin zakręcił! Tfu, grube. No grube, wiem. Ja nie mogę tego przeczytać, jestem papieżem. Nie można tak było w 39, tylu kłopotów by to oszczędziło. A ja wam powiem, że YouTube wprowadził dosyć nową, ciekawą rzecz. Super podziękowania! Macie tutaj na dole taką ikonkę i oprócz tego, że możecie wspierać kanał, za co dostajecie kurwturę raz w miesiącu, to jeżeli nie wspieracie, albo nawet jak wspieracie, możecie zostawić takie super podziękowanie. Oczywiście, jeżeli spodoba wam się film i stwierdzacie, że wypadałoby go nagrodzić. No, Grand Video Awards to nie dostanie. Jest to takie podziękowanie, taki tip, po prostu... No można powiedzieć, że napiwek. A wiecie na co jest napiwek? Na piwko z pieniążków, z filmików. Dzięki pacanie za trójkę, what? Tego typu? Właściwie dokładnie to samo, co się daje prostytutce po dobrze wykonanej robocie. W końcu, czym innym jesteśmy na tym YouTubie? Ale pyszny był ten twój kebab. To moje super podziękowanie. I ten sos czosnkowy. Widzicie, jakie to proste? Zresztą, kurde, no nie wiem, czy to jest proste, szczerze mówiąc, bo ja nie wiem, czy to działa. Możemy, nie wiem, zrobić taki eksperyment na przykład i możecie teraz w to kliknąć i sprawdzić tam jakąś kwotę dać, dużą czy małą, to jest obojętne. No, możemy to sprawdzić po prostu, nie? Coraz bliżej do żebrania o tokeny. Grosza daj Bargonowi sakie... Dobrze zatańczyłeś! A co byś zrobił, jak dałbym ci 100 zł? No nie wiem, wsadził sobie parówkę do ryja? Dobry układ. Daj. Dzień dobry, witam was kochani w tym potwornym wrażeniu, czy też wrażeniu potworności, jakim jest 130 odcinek z dupy. Minimum 50 centymetrów. Robi wrażenie. Tym razem nie sam, bo z wyjątkowym gościem, którego kochają wszystkie panie z Żabki. Tutaj są te potworki. Kasjerki z Biedronki. Robi wrażenie. Czy też zaspani sprzedawcy na stacjach benzynowych. No to jakie sosiwo, wariacie? A przede wszystkim każdy, kto jest mało nawilżony i po prostu lubi, jak mu gość krzyczy w twarz, składając zamówienie, plując śliną i drąc pizdę na całego bardziej niż dziki trener. A ja mam dzisiaj takie nietypowe zamówienie, bo chciałbym zamówić największego olbrzyma stwora, potwora takiego, żeby robił wrażenie! I właśnie on jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Co ty robisz? No jestem sponsorem odcinka. No jesteś i co z tego? No nie mam hajsu, wydałem wszystko na jedzenie, ale chcę ci zapłacić w barterze. No... To gdzie to jedzenie? Poczekaj, zaraz wróci.
Dobrze wiem, że istnieje spora grupa wyznawców krychy. Wiem to od syna, bo zwykle mają około 11-12 lat. Nie no, świrowałem pawiana, wszyscy go znają. Robi wrażenie! Zobaczymy jak smakuje! Robi wrażenie! Nie, ale serio, naprawdę jak tylko gdzieś powiem to nagle wszyscy no. Robi wrażenie! I wszystko super, tylko tutaj można wpaść w pewną pułapkę. Bo jeżeli cały czas rzucasz te same legendarne, mimo wszystko teksty, to jednak trzeba uważać, żeby nie zostać takim... Shopi, pi, 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 pi. Szczęście mamy Shopi. Na Shopi, pi, 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 pi. Nie, Boże, proszę, nie! Na Shopi, Shopi, pi, 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 pi. Serio, jestem chyba jedną z nielicznych osób, która musiała sama sobie to włączyć, żeby zobaczyć o co chodzi. Bo wszyscy to dostają w reklamach na YouTubie, czy też w telewizji, a ja nie oglądam telewizji, a na YouTubie mam premium, więc nie dostaję żadnych reklam. Więc niby niknąłem kuli niczym Neo z Matrixa. Ale poniekąd sam się pchnąłem na wypięte prącie bezdomnego z rzeżączką. A jak się pchasz na samo prącie, to też tak trochę unikasz kuli. No to nie pozostaje nic innego, tylko wrzucić to do... reklamy z dupy! Na samym wstępie od razu zaznaczę, nie szukajcie tutaj żadnej wartości. Nie ma właściwie żadnej fabuły, jest jakiś taki zalążek scenariuszowy, ale równie dobrze mógłby być wyskrobanym płodem. O, nie jesteśmy gotowi na majówkę. Na szczęście mamy Shopi. Jest po prostu tempe, powtarzalne, wrzynające się kurwa niczym kula ze Sniper Elite. Pranie mózgu. Jeszcze luz, gdyby ta piosenka stanowiła fragment tej reklamy. Ale nie, z 30 sekund 25 to jest powtarzanie tego samego. Jest majówka? To super, zapierdalaj na zakupy. Ej, a może chodzi tutaj o sikanie? W końcu wydalanie moczu po angielsku to pee. Może to jest show pi 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 pi, czyli pokaż pałę do szczania. A jak odwrócisz, to wychodzi pip show. Teraz wam się to wyrżnie w mózg. Poza tym, jakby ktoś nie wiedział, był w śpiączce farmakologicznej przez ostatnie kilka lat, jest to melodia wzięta z najpopularniejszej piosenki na świecie. Op, 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 opa Gangnam Style! Dla kogoś, kto się zatrzymał w 2012 roku. Aha, tak jak Whitney Houston. Niepoprawny żart z przedawkowania narkotyków. Haha, och nie, oczywiście chodzi o Baby Shark. Czyli numer, który zrobił absolutną furorę i prześcignął wszystkie inne piosenki pod względem wyświetleń. Naprawdę, w tej chwili na liczniku jest 10 miliardów wyświetleń. Co ciekawe, bardzo możliwe, że tylko milion dzieci zobaczyło tę piosenkę. Bo tak statystycznie każde dziecko w wieku od 2 do 5 lat słucha tej piosenki około 10 tysięcy razy. Baby shark, tu-tu-tu-tu-tu, baby shark. I thought I told you to turn that thing off! I twórcy reklamy Shopi wzięli sobie to mocno do serca. Bo o to chodzi w tej reklamie, żeby przykuwała uwagę gówniaka, żeby zwrócił uwagę rodzicom. Patrzcie, tam jest takie to i... kurwa tak! Sprytna reakcja łańcuchowa. Niedługo z takich reakcji Rosja będzie konstruowała bomby. Zresztą, a propos, ta piosenka jest używana ponoć, żeby torturować współwięźniów. Kiedyś Amerykanie robili tak domniemanym terrorystom, ale najczęściej wtedy używali metalu. Dzisiaj wystarczy tylko Baby Shark. Na drugim miejscu ex aequo znalazłoby się I'm Blue Dabadi Dabi Dabi. Oraz Ewelina Lisowska i Media Expert, włączamy niskie ceny. Włączamy niskie! I uwaga, taka ciekawostka, reklama Shopi w Polsce to tak naprawdę nic nowego. Bo niecałe 3 lata temu taka reklama z tą samą melodią, no trochę z inną fabułą, pojawiła się za granicą i brał w niej udział Cristiano Ronaldo. Shopi! Shopi! I jest kurwa jeszcze gorsza. Shopi? Ej, Cristiano, powiedz mi, gdzie zagania się ludność wioski podczas wojny, żeby się jej pozbyć?
zagania się do... Shopi? Tak, właśnie tylko do jednego nadaje się ta piosenka. Do wsadzenia i do szopy i spalenia. Naprawdę, pod tę melodię można by było podłożyć wszystko. Narkotyki, ki, biorą smyki, ki, złe wyniki, ki, po nich masz. Whitney też je brała, ła, i skończyła, ła, papa Whitney, papa został płacz. Ech, konsumpcjonizm naprzeciwko koneserstwa. Mieć czy być? Chcecie poobcować z prawdziwą sztuką? To zapraszam do Siemianowic Śląskich. I nie mówię o tym, jak lekarze z artyzmem odtwarzają popalone części ciał różnych ludzi na tamtejszej słynnej oparzeniówce. Mówię o pewnej galerii! Witam serdecznie w moim kąciku sztuki. Nazywam się Człowiek Warga i jestem niesamowicie znanym koneserem sztuki. Zresztą w każdy weekend kupuję co najmniej dwie. Moi drodzy, znajdujemy się w tej chwili w galerii u Rejenta. Proszę bardzo, oto obrazy w galerii u Rejenta w Siemianowicach Śląskich na ulicy Fitznerów 2. Ten przybytek prowadzi emerytowany notariusz, osoba, której absolutnie nie znam. Zapraszam. Emerytowany notariusz, a obecnie mecenas sztuki. Proszę bardzo, oto ona, całkowicie mi nieznana osoba, która prowadzi ten przybytek. Proszę, zapraszam operatora tutaj. Proszę mi tutaj te obrazy pokazać. I teraz proszę wrócić. I jeżeli wy chcecie odwiedzić ten przybytek, nabyć coś, sprzedać, dać do komisu, czy oddać za darmo, jak bezdomny ojcu Tadeuszowi, to możecie tej oto pani kiedy? W jakich godzinach? Wtorki, środy, czwartki od 10 do 15. Jesteś akurat na Śląsku, jest sobota i zabrakło ci sztuki, no to proszę bardzo, tutaj kupisz nawet dwie albo trzy. Tutaj kochani, właśnie tutaj w Siemianowicach Śląskich, w tym miejscu jest ta niesamowita galeria, zapraszam. Tak, to była moja mama, a to był nepotyzm i chuj. Tak jak Donald Tusk może załatwić pracę dla swojego syna, tak ja mogę robić, co mi się podoba. Że co? Że nie załatwił wcale? O nie. Moje wątpliwości ideologiczne znowu spowodowały, że zamieniam się w ZDVP! Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Wiadomości ZDVP, Michał Skurwysyn. W całym kraju trwają matury. W tym roku to nawet wody nie wyniosłem. Dzięki bardzo. Co nam tylko mówi, że młodzi ludzie powinni więcej czytać. A co czytać najlepiej? Oczywiście, że Pismo Święte. Idąc za przykładem ministra Czarnka, zalecamy spalenie Harry'ego Pottera, wszystkich książek Blanki Lipińskiej oraz tygodnika Nie. Ale przede wszystkim zachęcamy do przeczytania chociaż 69 stron Pisma Świętego dziennie. Dlatego też specjalnie dla Państwa, tuż po Zwiadomościach, będzie mini koncert życzeń właśnie z czytania Pisma Świętego. Będą to specjalne, wyselekcjonowane fragmenty. A póki co, sport. Polska sztafeta kebabowa zajęła pierwsze miejsce w mistrzostwach dobiegnięcia do lokalu. Warto uprawiać sport. A teraz pogoda. To będzie najprawdziwsza prognoza pogody na świecie. Na północy same 28-centymetrowe potwory robiące wrażenie. Na południu potężne giganty. A na wschodzie? Na wschodzie nic nie będzie. I tak jak było zapowiedziane w Zwiadomościach, moi kochani, oto krótki przegląd najlepszych, najmilejszych tekstów z Pisma Świętego. Zapraszam. Witam serdecznie zbłąkane duszyczki. Oto obiecane czytanie. Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśli by pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę, dziewicę niezaślubioną, pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety 50 cyklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swoje życie. Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije twoje dzieci o skałę. Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Usta żon cudzych są dołem głębokim. Na kogo Pan się gniewa,
ten tam wpadnie. Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie. Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i chcąc wyrwać męża z rąk bijącego, wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej rękę. Nie będzie twe oko miało litości. Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu. Dziękuję za uwagę. Oczywiście wszystkie cytaty są autentyczne. Ja jednak zamiast tego proponowałbym narodowe czytanie składu gotowego żarcia. Nadzienie z mięsa drobiowego 29%, filet z uda kurczaka ze skórą 59,6%, filet z piersi kurczaka ze skórą 25,5%, woda środek wiążący. Substancje konserwujące E282, E202. Stabilizatory. Guma ksantowa, guma guar. Regulatory kwasowości E296, E330. Benzoesan sodu, sorbinian potasu, aromat przyprawy przeciwutleniacz, sól wapniowo-disodowa. O ile byśmy byli zdrowsi. Co? Oburzające? Obrazoburcze? Chuja tam! Wiecie, co jest tak naprawdę obrazoburcze? Kiedy Sanach wydaje płytę w Wielki Piątek! Można. To jest prawdziwa obraza uczuć religijnych. Ja rozumiem jeszcze Wigilię, bo to jest piękny dzień, bo zaraz się rodzi Jezus Chrystus, ale w dzień śmierci naszego Pana w piątek? Piątek, który w każdym roku wypada w inny dzień? Ruchoma rocznica śmierci, coś jak puchar przechodni. Ale serio, słuchajcie, grono ludzi naprawdę się oburzyło i powiedziało, że nie kupi tej płyty. Się wykształciły za nas pieniądze? I pewnie to ci sami ludzie, co udają, że w piątek nie jedzą mięsa, a potajemnie wpierdolą sobie kabanosy. Wtem? Bez włożnica z tej Sanach. Przynajmniej nie muszę jej słuchać i oglądać. Kochani, co się dzieje na tym świecie? Sanach reklamuje kabanosy! To prawie tak dobre jak skrzynecka i pasztet. Czekam, co mister Krycha na to? Przed wami potężne kabanosy Sanach, za które zapłaciłem 4,99 zł. Zobaczcie, jaki potwór! Prawdziwa, prawie metrowa anakonda! Budzi szacunek. A teraz próbujemy tego metrowego potwora. Całkiem dobre, cienkie, w smaku średnio przyprawione. Powiem krótko, smakują. Tylko uważajcie, co może być na drugim końcu tego kabanosa? Ja się tylko dziwię, że żadne parówki nie wzięły mister Krychy do siebie. Albo mnie? Parówki z dupy mister Krychy. To jest coś, na co zasługujemy. Kochane firmy, czekam na info. W ogóle z parówkami to jest tak, że mi najbardziej w parówkach smakuje ta folijka. Śmiejcie się, śmiejcie, ale zdarzało mi się zjadać w Warsie parówki, które przez tę folijkę, bo były w niej gotowane, miały wygrawerowany napis Berlinki. Trochę jakbyś wytatuował sobie kutasa. Niby Ola? Pozdrowienia z Konstantynopola. Spicy meat. Yeah, boy. Słuchajcie, folijkę trzeba zawsze zrywać. Tak przynajmniej mówi kanał sportowy w przypadku szklanek. To kolejna rzecz, która się odjebała w tym miesiącu. Wypuszczono szklanki i kufle do piwa w Biedronce sygnowane kanałem sportowym. Sygnowane to złe słowo, po prostu ktoś kurwa nakleił naklejkę kanał sportowy. I teraz to jest nasze. To my to zrobiliśmy. To trochę jakbym ja tak robił. No dobra. Czas podnieść twoją wartość. Ludzie się wkurwili, kanał sportowy miał przez to przez jakieś 2 dni dramę, ale wysłali Stanowskiego, żeby nagrał film, ten przeprosił, pokajał się i powiedział, że no tak, spierdolili. Ale dobra, tak szczerze, prawie od 2 lat katowani jesteśmy szklankami od Jangleosi. Czekam, aż znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki. Więc nasz naród powinien mieć większą świadomość tego naczynia. Te szklanki to jest nasz taki święty graal. Tak samo jak powinniśmy mieć większą świadomość spożywania te Tym bardziej, kiedy powstają takie uświadamiające fundacje jak Fundacja 420, która stara się o oświecanie ludzi w tym temacie oraz o depenalizację miękkich narkotyków. No i zajebiście.
Szkoda tylko, że promocję tej akcji zaczęli numerem skutego Bobo i Jangleosi cicho. Mówili, 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 że zejdę ze sceny, spaleją. Tak, ten numer się broni tylko wtedy, kiedy jest puszczony bardzo cicho, na 0 decybeli. Słuchajcie, jeżeli chcieliście pokazać, jak wygląda typowy zjarus, który nawet porządnie nie potrafi sklecić tekstu przez dziury w pamięci, które ma od jarania, to gratulacje, udało wam się. Gratulacje! Serio, ten numer jest po prostu słaby i to tak słaby, że w tej trawie to aż piszczy. Rozumiem zamysł, że to ma być takie płynące, takie leniwe, takie skute, wiecie, nie? Taki chill, takie wakacje i nagle ten autotune Jangleosi, nie wiem, po chuj. I ta taka niedbała, typowo stoneheadowa zwrotka maty, a właściwie początek tej zwrotki. Takie, wiecie, zarymuje, pomylę lis, oszalę lili i będzie... Kurwa śmiesznie, jaranie, ziółko, hej. Chyba ochujeli, chyba całkiem oszaleleli. Umam też, że to może być takie luźne nawiązanie do PCP i uciułany giecik. Uciułany, łany, giecik, pęk, pęk, uciułany, łany. Spalili, lili. No, tylko kudy im tam, kurwa, do klasyki polskiego hip-hopu. Spokojnie, Michał, obronimy twój honor i zrobimy gorszą reklamę trawy niż wy. Wszystko, czego dzisiaj dotknę, to staje się... Kwiaty, Bacardi, szklanki z Holandii, ale Jamajki. Ale weszło. Ślizgałeś się jak mesersznic, stary. Ty, kurwa, ja jakąś pracę miałem zrobić. O, nie pamiętam jaką. No. O co? No. Tam praca. Ty. Ja miałem dziecko z przedszkola odebrać 3 dni temu. Dziecko nie zając, nie ucieknie. Jak kocha, to poczeka, nie? Dobra, teraz nikt nie kupi, więc cała dla nas. Ja mam jednak trochę tak, że serio zastanawiam się, czy ten cały skuty Bobo, ta cała jakby postać, nie jest zrobiona specjalnie, trochę tak jak Kłebo na Fide. Że wiecie, wcześniej geniusz, głos młodego pokolenia. Mój ziomo w pierwszej elo zjarał Amsterdam 1 września. A potem takie zesrywy. Coś, chyba się pomylili, bo... I może on po tym szale, po tym boomie chce trochę obniżyć oczekiwania ludzi po to, żeby wrócić jako mata i rozkurwić cały rynek jakąś patodepenalizacją. Słuchajcie, ja rozumiem zamysł w chuj i naprawdę absolutnie popieram z całego serca depenalizację. W ogóle legal i tak dalej, dużo by mówić. Tylko to wszystko to jest, mam wrażenie, takie zbyt mocne rozromantyzowanie tego jarania. Że jak jarasz, to jest Jamajka, palmy, słoneczko, chill, utopia. I nic więcej. I jest super. I ekstra. A potem się okazuje, że walisz 5 gramów w 2 dni, przepierdalasz całą forsę, którą miałeś na rachunki, zaczynasz wisieć kasę ludziom, nie pamiętasz, co się działo, kurwa, 2 lata temu, ani nawet 2 dni temu, nie wychodzisz z domu i tracisz motywację do pracy. I oczywiście, każdy przypadek jest inny. Jak przy, kurwa, każdym nałogu. Co za dużo, to i mister Krycha nie zje. Ostatni, stary. Gryza tylko. Nie, kurwa, weź, daj spokój, gryza, ja już nie dam rady. Ostatni. Ja już nie dam rady. Proszę. Za mamę, za tatę. Proszę cię. Za wyświetlenia, za TikToka, za algorytm. A? Dlatego bardzo ważne oprócz tego całego romantyzowania jest uświadamianie ludzi, jakie ze sobą niesie to też konsekwencje. Bo nie wszystko, co zielone, jest, kurwa, różowe, tęczowe. Chuj, pogubiłem się z tymi kolorami. Można zjebać reklamę nawet szczytnego celu. Można też zjebać reklamę mniej szczytnego. Jeżeli na przykład chciałbyś zareklamować przestrzeń biurową, a jesteś zatrzymanym w latach 90. seksistą. Trening zrobiony, dzień zaliczony. O, oto nadchodzi nowa era reklam. Oh god damn, przecież to są reklamy z dupy! Do kwadratu. Dokładnie tak, bo też w sumie o kwadrat się tutaj rozchodzi. Wiesz, o co chodzi, wariacie na kwadracie, jak na komisariacie twoja stara pierze gacie, bo się zesrałeś, ziomków wydałeś i siebie sprzedałeś, choć wcale nie chciałeś, chociaż nie dostałeś kas wcale, więc teraz nie wpakują cię w cele i nie zostaniesz uwięźniem. No niech już będzie. No. Wracając z naszego biura, od początku. Jest fabuła, kochani. Wczoraj byłam na mazo, balety do 4:00. Wojtka spotkałam.
No i tipsa płama. To reklama z dialogami kurwa głębszymi i naprawdę zdecydowanie lepszymi niż w 365 dni ten dzień. No i zapewne w przeciwieństwie do głównej bohaterki one mają majtki. Zobacz, jaką mi Kaśka wczoraj hybrydę zrobiła w nowym salonie na Nowolipkach. Zgadnij, ile za to wzięła. No ile? No i chuj, się nie dowiemy, ile kosztują hybrydy u Kaśki na Nowolipkach. I teraz wchodzi muza, jaką zwykle lubią goście, którzy myślą sobie, że fajnie by było być takim tirowcem w Stanach Zjednoczonych i chodzić do tych barów dla tirowców, gdzie są dziewczyny z silikonami, które się wiją na rurach. Zresztą do rury zaraz dojdziemy. Znaczy, no. Wtedy wchodzi on, cały, na prezesowo, pan Czarek. Hej dziewczyny. Dzień dobry, panie Czarku. Kalendarz został zaktualizowany, a uzupełnione dane leżą na biurku. Czyli wszystko, jak zawsze, na miejscu. I mamy, panie, Amerykę. Mamy tutaj amerykański styl prowadzenia, dokładnie taki sam, jaki mieli wszyscy sprzedawcy samochodów w telewizji w Stanach w latach 80. i 90. Do którego wjeżdżasz prywatną windą. 512 metrów kwadratowych do dowolnej działalności i aranżacji. My też w sumie z tego czerpaliśmy, robiąc Szymona na żywo i biorąc Billa, który zapraszał różne narody, żeby przyjeżdżały do nas na Euro. U nas nawet mężczyźni są ładniejsi od niemieckich kobiet. Du hast. Du hast mich. Jak masz na imię? Michał. Sami widzicie. Terpał z tego też Radek Kotarski. Co by było, gdybyśmy na moment kompletnie wszystko wyłączyli? A także Darwini w piekło 2.0. Pokażę ci dzisiaj, co możesz zyskać grzesząc i prowadząc życie dokładnie takie, jakie chcesz, bez zbędnych nakazów i zakazów. Tylko że oprócz Ameryki mamy tutaj Polskę, a konkretnie Polskę z końca lat 90. z polskich filmów. Czyli klasycznie prężące się dupy i pan szef. Twój zespół plus praca w tym miejscu, easy money. A przy okazji przedstawienie oferty biura, bo seks w końcu sprzedaje się w Polsce najlepiej. Wiedzą o tym producenci blachotrapezów, rur PCV i kalendarzy dla mechaników. Dziwne, że ci od parówek jeszcze na to nie wpadli. Gorąca. Długa na 28 cm. Potworna. Robiąca wrażenie parówka. A do tego donat. Bo każdy potwór znajdzie parówkę na swój otwór. Zatem mamy tutaj w chuj seksu. Mamy same laski. Mamy laski ćwiczące. Mamy laski tańczące na rurach. I mamy laski w dredach grające na kurwa jakichś bębnach. Kurwa, wymieniając to, czułem się jak ten gość z Od Zmierzchu do Świtu, który zapraszał ludzi do Titty Twister. White pussy, black pussy, Spanish pussy. Jest rzucanie forsą, jest sugerowanie, że możesz hałasować dowoli. Masz tu wiele pomieszczeń, w których możesz bawić się i hałasować dowoli. Jest papuga od maty, no i oczywiście jest Mercedes w slow-mo na samym końcu. Miał być wilk z Wall Street, a wyszedł trochę borsuk z Żyrardowa. Super, powodzenia i do widzenia. Niemniej, pan prezes Czarek w dupie ma krytykę. Jest grubo, internet płonie. Albo grubo, albo wcale! Bo dokładnie w to mu gra i jest o nim głośno, film zrobił ponad 500 000 wyświetleń. Więc co należy zrobić? Oczywiście, drugą część. Na śmiesznie. A jak? Teraz to on jest na recepcji, to on ćwiczy, to on tańczy na rurze i nie uwierzycie. Nie jedzie do Mercedesa, tylko jedzie autobusem jak zwykły, piękny Polak. Nie no, serio, uważam, że to jest bardzo dobre gaszenie pożaru i damage control. Mimo, że żadnego damage tutaj tak naprawdę nie było. Pracowałem w erze! To sposób na reklamę w sieci. Chamski, inwazyjny, trącący trochę podpitym wujkiem na grillu. Być na górze skończył na róże. Ale ostatecznie, jak widać, skuteczny. Poczułeś się jak w latach 90? No to idealnie, bo teraz wskakujemy do naszego wehikułu czasu i przenosimy się 10 lat wstecz od lat 90 do roku 1980 w naszym kalendarium! Dzień dobry, dzisiaj rok 1980, rok, w którym wyemitowano pierwszy odcinek serialu Kariera Nikodemadyzmy. Oczywiście z Romanem Wilhelmim. W dzisiejszych czasach mógłby go zagrać Marcin Dubiel. To serial, którym mój tata katował mnie przez całe dzieciństwo, kiedy leciało tylko w telewizji
musiałem oglądać. Były próby buntu, ale nie takiego jak Władysław Kozakiewicz podczas zdobywania Mistrzostwa Świata w skoku o tyczce. I który pokazał, co myśli o buczących radzieckich kibicach. Dzisiaj Rosji moglibyśmy pokazać dokładnie to samo. Natomiast jeżeli jesteś bliskim ziomkiem, albo nie daj Boże żoną jakiegoś dyktatora, to po jego śmierci nie wpierdalaj się w politykę. Chyba że chcesz, tak jak żona Mao Tse-tunga, trafić do bandy czworga i zostać skazanym na dożywocie. Nie bądź też Johnem Lennonem, który ma psychofanów chcących go zabić. I robiących dosłownie to, co powiedziałem. Uff, dobrze, że ja tak nie mam. Ej, hej, mordo, mordo! Ty jesteś Maciek, co ty tu robisz? Mieszkam tutaj. A ja mieszkasz? Nigdy cię tu nie widziałem, ale śledzę cię na bieżąco, jakby, wiesz, bo ja jestem trochę fanem takim na maksa, nie? A, to miło mi, fajnie, no. Fajnie, no. Słyszałem, że coś, chyba ci się nie chce nagrywać, tak? Czy coś? Nie, nie, w sensie, poczekaj chwilkę, poczekaj, no. Nie, nie, znaczy wiesz, to trochę straciłem tam zapał, wiesz, do nagrywania, możliwe, że na chwilę zawieszę. Co? Ale wiesz co, to mi się nie chce nagrywać, ale mi się chce oglądać, więc no ja wiem, ale bierz to pod uwagę, okej? Okay? Nie robię tego tylko dla ciebie i... Ale chyba zależy ci na fanach, tak? Nie, no jasne, tak, słuchaj, stary, musisz... zależy ci na fanach, tak? Kurwa? Co? Dobra, dobra, będę nagrywał. No! Służby lotnicze ci strajkują? Zapraszamy do 1980 roku, gdzie strajkują wszyscy. A na czele tych strajków ulubiony towarzysz władz sowieckich, towarzysz Bolek. Edward Gierek nie chciał strzelać do robotników, no to na jego miejsce wstawili starego grzyba. A konkretnie Stanisława Kanię. To był prawdziwy Kanye East. W tym roku bycie dziewicą zaczęło się opłacać, a tym bardziej jeżeli jesteś żelazną dziewicą. Iron Maiden wypuściło swój debiutancki album i wjebało się w New Wave of British Heavy Metal. Okazało się, że Polacy oprócz metalu kochają od tego roku bardzo poezję, bo laureatem Nagrody Nobla został Czesław Miłosz. Nie lubisz poezji? A to pech. Zupełnie jak w piątek 13. Mordo, prawdziwy piątek 13 powstał właśnie w tym roku i spowodował, że młodzi ludzie przestali się ruchać na obozach. Oczywiście, że nie przestali. Prawdziwy horror może być jednak tylko jeden. A ten rok zdecydowanie należał do pojebanego Jacka Nicholsona. Here's Johnny! I mega słabej, bojącej się Nicholsona, Shelley Duvall. A wszystko to w najlepszym horrorze wszechczasów. Lśnieniu. Z tego też roku, jeżeli widzisz duchy po nawpierdalaniu się piguł, to znaczy, że wszystko jest okej. Okay. Zadebiutowała gra Pac-Man. Pierwotnie było Pac, czyli puck, jak Zatoka Pucka, ale z oczywistych powodów to zmieniono. Robi wrażenie! Robi wrażenie. No ja po świętach i majówce też robię wrażenie. Ale nie tak jak Mister Krycha w publicznych toaletach. Jeszcze tylko Krychy w łóżku brakuje. Co to jest? Co to jest? To nie moje. A czyje? Amber. A. Tak, moi drodzy, była żona Johnny'ego Deppa, Amber Heard, sra mu w łóżko i tłumaczy przed sądem, że to był taki prank, bro. And on my side of the bed was human fecal matter. Dla niektórych może być nieśmieszny i żałosny i wiecie, takie niedojrzałe, ale dla mnie this shit is funny i po prostu Marcin Dubiel vibe. W końcu Amber to po angielsku bursztyn. Ona po prostu zostawia swoje bursztynki Johnemu. Kto wie, jeżeli dokładnie pogrzebiesz w tym klocku, to może znajdziesz w nim zatopionego komara, który kurwa ukąsił dinozaura. Amber strając w łóżko Johnny'ego Deppa jest super spierdolona. A czy wiecie, co jest jeszcze bardziej spierdolone? Gala Royal Division. Dlatego dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie... Jak spierdolone jest to?! Otóż, jak dobrze wiecie, odbyła się gala Royal Division. Początkowo wiadomo, wielki włodarz Antek Królikowski, który się przez to wycofał z życia publicznego, sobowtórzy Zełeńskiego i Putina. Skandal za skandalem, ale mimo wszystko jednak miała być pompa. No i była. Tylko taka jak z Killera, kurwa, paliwowa. Ale pompa już pękła! Wszystko się posypało i nowym włodarzem został Tomek Olejnik. Nowym włodarzem zostaje Tomasz Olejnik. No i co? Za chwilę ruszamy. Było dużo komplikacji, ale już jesteśmy. No i to, że gala naprawdę się odbyła, a wyglądała mniej więcej tak, jakby facet od WF-u kazał dzieciakom
zanieść materace z powrotem do kanciapy, a one by jeszcze zostały na tej sali i się kurwa na nich przewracały. Zresztą to też za dużo powiedziane, bo zwykle sale od WF-u spełniają jakieś normy i standardy. Zabezpieczenie, jak to wygląda, jakby ktoś się rozpędził? Ale myślę, że tutaj matka, przenajświętsza Budda, religia ma uchronić zawodników. Oczywiście miejsce, w którym odbyła się gala, wynika z faktu, że była przekładana kilkukrotnie, ponieważ byli wypierdalani z różnych obiektów. Tym bardziej, kiedy nie mówili, po co chcą wynająć ten obiekt. I nagle się właściciel dowiadywał, jak zaczynali rozstawiać ring. Serio, słuchajcie, tak wyglądał zabezpieczony ring na tej gali. Takie coś zabezpiecza zawodników gali Royal Division. To jest zwykła karimata. Naprawdę, to można równie dobrze odwzorować na podwórku. Kurwa, na piasku albo w lesie byłoby bezpieczniej. No dobra, wszystko zabezpieczone. BHP jest, ring jest, możemy się napierdalać. Potem pojawiły się filmy, gdzie było pokazane, że zawodnicy nie dostali obiecanej kasy. Obiecanej kasy, czyli w niektórych przypadkach 200 zł. Kumacie, idziecie narazić swoje życie możliwym jebnięciem łbem o kaloryfer i byciem sparaliżowanym do końca życia za kurwa 200 zł. Będziecie walczyć, czy nie macie zamiaru walczyć? Nie. Raczej nie. Raczej nie. Nie ma opcji. Chodź, Olejnik, wyspowiadasz się do kamery. No. Niesamowite, ale bardziej niesamowite były tłumaczenia Tomka Olejnika, które wstawił w swoim filmie zaraz po gali. W tym materiale opowiem wam, jak było od samego początku, no i będziecie mogli zobaczyć to z naszej strony. Bo to tak naprawdę nie jest tłumaczenie. To film prawie jak w tej chwili filmy w rosyjskiej telewizji. Opiewający sukces tej gali. Jak mogliście zauważyć, nasza gala była jednak jedną z najlepszych gal freakowych w Polsce. Ale do rzeczy. Klasycznie mamy miliard cięć na jednym zdaniu, więc gdybym mówił jakieś jedno zdanie, to można by mnie pociąć i brzmiałoby t-o-ach. Robi wrażenie. Co chwila wtrącenia, jak mogliście zauważyć? Jak mogliście zauważyć? Jak mogliście zauważyć? Jak możecie zauważyć? Jak mogliście zauważyć? Jak mogliście zauważyć? Nasza gala była jednak jedną z najlepszych gal freakowych w Polsce. Oraz no i co? No i co? No co? Więc co? To chyba jakaś forma tiku. Kolejna sprawa. Włodarz, który nie wie, jak powinno się wymawiać nazwę jego własnej gali? Royal Division. Serio? Division? Może Dijon, bo taka ostra. No co? No i słuchajcie, kiedy okazało się, że nie ma warunków, to zawodnicy się nie przejęli w ogóle. Poklepywali po plecach, pocieszali, że spoko, spoko, i tak zawalczymy, jest super. A potem nagle robią podgórkę, bo zrozumieli, że mogą mieć fame, więc zaczęli rzucać kłody pod nogi. Każdy z zawodników miał świadomość, jak to wygląda. No i klepali nas po plecach, mówili, że okej, nic się nie stało. Serio? To kogoś dziwi? Że ludzie robią dla fejmu jakiejś rzeczy? Że uczestnicy gali Royal Division robią, kurwa, dla fejmu rzeczy? Nie no, kurwa, myślałem, że ci zawodnicy to przyszli tutaj dla piękna sportu. Zobaczcie w ogóle mowę ciała Tomka. Royal Division, tak jest. No co, w tym... Ty, a może on zawiaduje ruchem na lotnisku i stąd były, kurwa, te strajki? A, i Marcin Malczyński, jesteś u prokuratora. Marcin Malczyński za działanie na szkodę Federacji Royal Division poniesie za to konsekwencje. Nasz dział prawny już zajmuje się tą sprawą. Co ciekawe, w filmie pojawia się plansza niby tłumacząca, że nikt tak naprawdę gotówką nie miał dostać tych 200 zł, tylko przelewem. Jest zamazana informacja na montażu, do ilu dni roboczych. Po co w ogóle to, kurwa, wrzucaliście? Oprócz tego, jak zapowiedział Tomek Olejnik i jak też wiemy z filmów gościa z Antyfakty, no to on też będzie miał jakąś sprawę. Gość z Antyfakty robił tam relacje i, tak jak Tomek powiedział, bez ważnej akredytacji i nielegalnie. I bezprawnie nagrywał na nas materiały, za co też zostaną wyciągnięte konsekwencje, prawda? Mimo, że nie miał problemu z nim rozmawiać podczas trwania tej gali. What the fuck? Podczas pierwszej walki, którą przeprowadziliście, nie było sędziego. To nie był problem, żeby tą walkę przeprowadzić? Sędziego nie było? W ogóle wszyscy poniosą konsekwencje za niepochlebne wypowiadanie się o gali. Między innymi Nitrozyniak, Tejkwan, Wiewiór. Dodatkowo wam powiem, że Nitro, Tejkwan, Szofer, Wiewiór i inne pozostałe osoby, które źle się wypowiadały na temat naszej organizacji, też poniosą tego konsekwencje. I teraz najlepsze, następuje twist, volta i salto mortale logiki. Otóż, kochani, okazało się, że gala była sukcesem i jedną z najlepszych freakowych gal w Polsce. Jak mogliście zauważyć, nasza gala była jednak
jedną z najlepszych gal freakowych w Polsce. Dlaczego? No właśnie, jeszcze takiej gali nie widzieliście. Było to nowe, świeże i wy tego chcecie, bo to jest piękne. I sami zauważyliście, że było to coś nowego, świeżego i wy tego chcecie. Chcecie to oglądać, ponieważ to jest piękne. Pięknie, pięknie, mało chujnie pęknie. Znaczy, słuchajcie, znam ludzi, na których koks po 1000 zł za gram nie działa i wolą walić klefedron, więc w sumie to by się zgadzało. Ale dobra, słuchajcie, poczytałem sobie komentarze pod tym filmem i jest tam sporo osób, którym się to podobało. Znaczy, wiadomo, że większość z nich to trolle, piszą ironicznie i robią sobie bekę, żeby była atencja jakaś i żeby jeszcze bardziej to popodkręcać. Ale jednak myślę, że gdyby zrobili drugą edycję, to ludzie chętniej to nawet mogą zobaczyć niż pierwszą, bo będą chcieli zobaczyć, czy będzie jeszcze bardziej spierdolona i co znowu się tam odjebie. Tomek Olejnik napisał jeszcze na wszelki wypadek w komentarzu dzień po publikacji, że z tym Nitro i z tymi tam pozwami to oczywiście był kurwa żart, dowcip! Że zostaliście zbejtowani, że daliście się nabrać, no jasne, że to był żarcik. W ogóle ta cała gala była na żarty, bo nikt tam się tak naprawdę nie bił. Znaczy w sumie z 4 zawodników, którzy mieli się bić, się nie biło i musiał ich zastępować Olejnik. Nasza gala była jednak jedną z najlepszych gal freakowych w Polsce. Ach, dlatego odpowiadając na pytanie, jak spierdolone jest to? No to tak mocno 8 na 10. I oczywiście, że znajdą się ludzie, którym się to podobało, bo ludzie też lubią na przykład oglądać, jak żuk się przewróci na plecy i nie może się podnieść i jeszcze go dźgają kijem. Więc można to nazwać sukcesem. To jest piękne! Nie mam bladego pojęcia, ile osób zobaczyło te zapasy na WF-ie, ale wiem, że ostatni odcinek zobaczyło tyle osób! I pewnie twórcy gry o traktorach kradnących ruskie czołgi. Mówiłem, że tak będzie? Mówiłem i bardzo dobrze. Tym bardziej, że gra powstała w szczytnym celu i dochód ze sprzedaży tej gry idzie na pomoc dla Ukrainy. Mamy więc świat, ale nie taki wesoły i kolorowy i słoneczny jak Farming Simulator, tylko brudny z wybuchami i zniszczeniami dookoła, a ty podprowadzasz ruskim, kurwa, słusznie czołgi. I ta gra to coś, czego... Czego? Czego chcesz od mojego kebaba? W sumie niczego, no widzę, że budzi podziw, że szacun i na dzielni i 20-centymetrowy otwór. Dobra, wiesz co, idź tam, czytaj te swoje komentarze, może coś ci ktoś wartościowego napisze. Ej, ja jestem w tym odcinku, XD, robi wrażenie, musi być. O proszę, proszę, kto tu napisał komentarz? Pewnie jakiś śmieszek. Śmieszek, śmieszek, ale nie zawsze tak było. Otóż... Stop. Teraz, skoro na poważnie, to zmieniamy na segment... Sklejwary! Teraz na poważnie, stary. Od kiedy zacząłeś widzieć zmiany na twoim kanale? Kiedy zacząłeś odczuwać popularność, która idzie wraz z tym? Ja zacząłem tą popularność odczuwać od całkiem niedawna, od około pół roku. Było to po wprowadzeniu na mój kanał na YouTubie formatu typu shorts, czyli krótkich 60-sekundowych filmików. Następnie drugi taki boost to był po upływie kolejnego miesiąca i to było wejście na TikToka. To było coś takiego, co spowodowało, że stałem się bardzo rozpoznawalny na ulicy i to w każdej miejscowości praktycznie w Polsce. A kiedy zacząłeś robić rzeczy do internetu? Rzeczy do internetu zacząłem robić około 5 lat temu. To był kanał na YouTubie o nazwie Mr. Krycha. Rozpoczynałem od takich rzeczy jak na przykład sprawdzanie konkursów, loterii, otwierałem stopaczek chipsów, czy brałem 1000 zł i wraz z widzami udawaliśmy się do McDonald's, gdzie robiliśmy tak zwaną ruletkę, czyli kupowaliśmy jakieś losowe zamówienie. I sprawdzało się to? Zdobywałeś tym popularność? Tak, na początku dosyć szybko te subskrypcje przyrastały, w związku z tym, że bardzo dużo pieniędzy wydawałem na content. Po prostu każdy odcinek był poparty budżetem dosyć sporym. W związku z tym no, generowało to dużo kosztów, ale przekładało się na dosyć szybki wzrost subskrybentów na samym początku. A co było potem? Były jakieś problemy się zaczęły? Tak, zaczęły się problemy i to dosyć spore, ponieważ nie zarabiałem praktycznie żadnych pieniędzy na YouTubie. Takie dochody, które uzyskiwałem z samych wyświetleń, były co najmniej 5-krotnie niższe niż wydatki. I to powodowało, że ja po prostu zaciągałem kredyty, aby móc nagrywać taki content jak na samym początku. Okej, czyli masz w tej chwili długi?
Tak, jest to prawdą, mam długi, dosyć spore, wielokrotnie wypowiadałem się na ten temat publicznie, również na moich live streamach, na których często też zbierałem pieniądze na tego typu rzeczy, na pokrycie zobowiązań, chwilówek. Popełniłem bardzo wiele błędów w życiu, za które szczerze żałuję i przepraszam też osoby, które widziały mój upadek, bo tak mogę to nazwać. A czy jest coś, czego żałujesz najbardziej z tego wszystkiego? Czy jest coś, co wiesz już, że to jest nauka, którą wyniosłeś? Tak, przede wszystkim nauką, którą wyniosłem, jest to, żeby nie brać kredytów. Nie brać kredytów, nie zadłużać się ponad to, co jestem w stanie zarobić. Drugą taką rzeczą to na pewno nie jest to branie kolejnych pożyczek chwilówek. Pożyczki chwilówki to najgorsza rzecz, jaką można zrobić, nie mając pieniędzy. Jest to po prostu taki przysłowiowy gwóźdź do trumny, który powoduje, że człowiek przestaje być człowiekiem, kiedy nie ma na kolejną spłatę. A co chciałbyś osiągnąć w życiu tak długofalowo? Długofalowo na pewno chciałbym być szczęśliwym człowiekiem, podróżować, poznawać nowych ludzi, spotykać się z nimi i przekazywać im pozytywną energię, jak również dzielić się z doświadczeniami, jakie miałem podczas swojej twórczości na YouTubie. Bardzo dużo się nauczyłem, bardzo dużo zrozumiałem. Te 5 lat, które byłem na YouTubie, spowodowały, że dojrzałem jako człowiek. Nie ukrywam tego. A propos pozytywnej energii i przekazywania jej dalej. Tak. Czy jest coś, co mógłbyś powiedzieć młodym ludziom, którzy się w ciebie wpatrują w tej chwili? Bo nie ukrywajmy, masz widzów różnego wieku oczywiście, ale ci młodzi oczywiście są najbardziej chłonni, tak, jak gąbka. Czy jest coś, co mógłbyś im doradzić, tak, w momencie, w którym oni sami chcieliby zrobić taki fame i myślą, że jest to takie łatwe? Mhm. Przede wszystkim zawsze powtarzam na spotkaniach z widzami, które często są przy okazji wizyty w jakiejś miejscowości, jest to, żeby nie podpalać się na daną konkretną rzecz, której nie możemy mieć i chcemy ją na przykład sobie szybko skredytować, czy szybko na przykład zdobyć w jakiś sposób. Ja też powtarzam na tych spotkaniach, aby uważać na to, co się podpisuje. Ponieważ często w życiu mamy tak, że jesteśmy przez różnych ludzi, nie wiem, zachęcani do podpisania różnych umów, które mają nam dać lepsze życie. Często powtarza nam się, że wystarczy, że podpiszemy i będziemy na przykład mniej płacili za coś, czy będziemy fajniejsi, bo będziemy mieli jakąś mega usługę. Chcę uczyć ludzi, mówić im o tym, żeby byli asertywni, żeby patrzyli, co podpisują, patrzyli na to, co dana osoba, która proponuje mu w zamian za jeden podpis, ma w głowie i chce im dać, bo często młodzi ludzie bezrefleksyjnie podchodzą do różnych rzeczy, po prostu zwyczajnie są napaleni na daną konkretną rzecz, chcą mieć ją już i wtedy pojawiają się ludzie, którzy, proszę mi uwierzyć, chcą ci dać to od razu w zamian za na przykład jakąś niekorzystną umowę kredytową, chwilówkę, bądź chcą po prostu ci sprzedać jakiś produkt, żebyś ty potem spłacał raty wiele, 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 wiele lat lub miesięcy. A czy kiedy robiłeś rzeczy na streamach, czyli za pieniądze wskakiwałeś do wanny, w której była raca, czułeś się jak patologia? Znaczy, nie czułem się jak patologia, absolutnie. Czułem się z tym źle. Na pewno czułem się z tym źle, było mi głupio, po prostu też czasami wstyd po zakończeniu takiego show, kiedy kamera zgasła, kiedy ten stream się zakończył, często płakałem. Było to po prostu spowodowane tym, że musiałem te rzeczy robić w danym momencie, mimo że ich nie chciałem, ale osoby, które pomagały mi w tamtym momencie, ja tak uważałem i uważam do dzisiaj, że mi pomagały, chciały coś zobaczyć w zamian. I często taki skok z lodówki, czy zapisanie niku na ciele swoim markerem sprawiało tym osobom, które mi pomagały, bo ja uważam cały czas, że te osoby mi pomagały, sprawiało im to przyjemność. Dużo rzeczy robiłem, za które jest mi głupio, jest po prostu wstyd i też chcę przeprosić wszystkich, którzy musieli na to patrzeć, bo ja, proszę mi wierzyć, w tamtym momencie, kiedy działy się te różne rzeczy, rozwalanie szafy, czy siedzenie w tej wannie,
były robione ku uciesze ludzi, którzy mnie oglądali. Było to wąskie grono. Na tych streamach siedziało w momencie mojego największego upadku od 30 do 40 osób, które były po prostu fanami tego typu rozrywki, jak zapisywanie ników na ścianach, skakanie z drabin, symulowanie na przykład bitwy o Mordor z Władcy Pierścieni, tego typu rzeczy. No, różne rzeczy po prostu. Nawet, wstydzę się powiedzieć, ale nawet kiedyś za namową zrobiłem swój próbny pogrzeb. I jest mi trochę z tym głupio i stu, nie wiem jak to powiedzieć, dobrze, że nie ma shotów na internecie z tego, ale jest mi głupio, po prostu czuję, że robiłem źle, przyznaję się do tego, robiłem źle i dziękuję widzom za drugą szansę, którą otrzymałem, bo to było kiedyś, to jest przeszłość, oczywiście to było, minęło i w swoim życiu będę robił tak, żeby nigdy to nie wróciło. Widzicie, i to jest właśnie to, czasami za tą zasłoną śmiechu kryje się coś poważnego. I z każdego gówna da się wyjść, gwarantuję wam. Budzi szacunek! A gwarantuję wam, że nie znajdziecie go, jeżeli po prostu nie będziecie szukać. Dlatego warto próbować różnych rzeczy, nawet takich, które uważacie, że do was nie pasują. Bo może zapasują w chuj. Gorąco polecam. Potrzebujemy bohatera Ilona Maska, który stworzy nowego YouTube'a! To jest właśnie to takie lekkie nieporozumienie dotyczące Ilona Maska. Bo z jednej strony wiadomo, super, tutaj zrobi Starlink dla Ukrainy, tutaj mamy reanimację programów kosmicznych, tu znowu badania nad sztuczną inteligencją, mamy elektryczne, autonomiczne samochody. No, gość jest jebanym wizjonerem. Midnight Cherry Tesla Roadster with a dummy named Starman. A przy tym jest jakimś popierdolonym hedonistą nazywającym swoje dzieci jak pliki w kompie, które musi szybko nazwać. I jest też gościem, który kupuje sobie co tylko chce, który ma kaprysy i je realizuje. Tu jakieś rakiety, tu jakaś Tesla. Tutaj Twitter. Ja pierdolę. Zaraz przyjdzie i kupi twoją starą, co jest z jakiegoś odcinka ekipy, gdzie kupuje wszystko, czego dotknie moja dziewczyna. No nieźle, Krzysiu. No nieźle. A może rzeczywiście on tak robi? A. Moje? A. Moje? A. Moje. A jutro Mars. Jedni mówią o nim jako o naszym kurwa zbawicielu, inni o szatanie. No i chuj, no i cześć. To normalne, że dziwni ludzie z pewnymi rysami niepasujący do środowiska są tak odbierani. Bo często albo są geniuszami, albo szarlatanami. Albo jednym i drugim jednocześnie. Potem robiąc złe rzeczy mogą zawsze zasłaniać się dobrem ludzkości. Tutaj też tak było często z nim, bo niby ekologia, elektryczne samochody, ale z drugiej strony chrom, baterie do tych samochodów i wykorzystywanie pracy dzieci. Niby kupuje sobie Twittera, żeby wolność słowa była większa, a de facto daje akcept tylko na jad i nienawiść na tym portalu. Więc Elon Musk to nie jest nasz taki Iron Man, Tony Stark, filantrop, obrońca ludzkości. No hard feelings, Point Break. You gotta mean swing. Tutaj bardziej pasowałby Ozymandiasz z Watchmenów. Filantrop, obrońca ludzki i zbrodniarz. Give me a name! Znaczy, mam nadzieję, że do tego ostatniego nie dojdzie. Dla większego dobra. I jedyne, co będzie kupował dalej, to dragi. Swoją drogą cały content krychy pod to by pasował. Dobry, a ja dzisiaj mam takie nietypowe zamówienie, bo chciałbym zamówić 2 gramy PCP, 3 gramy MDMA i 1 geta. Tylko proszę, żeby było wszystko tak pięknie zapakowane, żeby nie było przez psy wywąchane. Ej, 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 gdzie idziesz? Maciek, po 6, 7, 8, czy chuj wie ilu latach odcinek 3 z dupy? Oglądanie twojego kanału uświadomiłem sobie, że gdy cię oglądam, to czuję, jakbym wyszedł ze starszym ziomkiem na piwo. Dzięki za taki dobry vibe, bo chociaż przez godzinę można się poczuć git. No, kurde, trzeba było wbijać nad Wisłę, kiedy robiliśmy grilla z chłopakami ze Zdupynators. Te? Z Biedry. Były na promocji, tydzień przeterminowane. Niby nagrywaliśmy tam odcinek, ale naprawdę zrobiliśmy sobie grilla. Było super i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Halumi? A z której to części świni? To naprawdę niezwykle miłe uczucie, widząc zaangażowanych, wyluzowanych i kurwa ciepłych w ten ciepły, serdeczny sposób widzów. Ludzi, którzy cię oglądają, mają podobne poglądy i spędzasz sobie z nimi czas. Nawet jak jest to sausage party. Same kiełby, żadnej parówy. Dlatego też 20 maja o godzinie 18 w Gdańsku umawiamy się pod tym pomnikiem, tego z trójzębem, Neptuna czy...
Posejdona, czy jak on się tam nazywa. 20 maja przy okazji moje urodziny. Pamiętajcie, Gdańsk, 18, pomnik Neptuna. Przyjdźcie, jeżeli jesteście Maciejem Dąbrowskim, ale możecie też przyjść, jeżeli nie jesteście Maciejem Dąbrowskim. I zobaczymy, kto będzie jednym, jedynym Maciejem Dąbrowskim na 2022 rok i część 2023. Jakby coś miało się zmienić, to będę informował na grupie z Dupy Nators, więc też serdecznie zapraszam do przyłączenia się do grupy. Krycha już czeka. To chyba tutaj. Wisła jest, statek jest, wszystko się zgadza. Tylko ludzi nie ma. Skończył się. Chociaż jeden pocisnął na ćpaną lalunę, szacun za całość. To komentarz, który był pod dosłowną parodią Bombside B. Łeb jak pół tiktaka, tak jak lalunie na cage'u mi tu szczęka lata. Po drugie, nie ja, tylko Gimper. Czy ja mam szczękę założoną? No. Nie o tak wygląda, sorry. Ale do kogo ty to powiedziałeś teraz? Słucham? Do kogo ty to powiedziałeś? Do ciebie. Po pierwsze, to frajerzy się tak do mnie nie odzywaj. Po trzecie, nikt nie mówił oprócz samej niej o naćpaniu czy też na furaniu. Ja jak idę coś ze znajomymi na jakieś miasto czy coś, ja non stop jestem głośna, ja się śmieję, ja się bawię, ja nie robię nikomu krzywdy. I po czwarte, nie jeden, tylko właściwie już cały internet. Jeżeli nie znacie postaci Laluny, no to musimy to szybko wrzucić pod sarkazm czy srakazm! Przyprowadzę swojego faceta, przypierdoli ci w łeb i wtedy wejdzie do pęta. A cóż takiego się stanęło? Ja wam powiem, cóż takiego się stało. Nagle w internet wdarł się twór telewizyjny i nie mówię tutaj o Szymonie Majewskim 10 lat temu, ani o Czarku Pazurze 6 lat temu. Chodzi o królową życia, czyli Lalunę. Nie mylić z tą piosenką, to już jest przeruchane. Łodzi z Warszawy, kurwa, z Mokotowa. Chuj wie skąd. Uszy dolny. Lalunę, kobietę w moim wieku, która zasłynęła z tego, że jest bizneswoman. Bizneswoman zajmującą się różnymi biznesami, ale się kurwa nie interesuj jakimi, bo kociej mordki dostaniesz i wyłapiesz bułę na ryj. Laluna, czyli Katarzyna Aleksander, wbiła się w show biznes jak zła dzięki królowom życia, które lecą na TTV. Ten hoker, załóż mi ten hoker, najwyżej pojedziemy. Kupimy ten proszek, je znajdziemy i później jeszcze pojedziemy do kina. Przypomnę, to ten sam program, który śledził też życie Megakota. Gościa z równie barwną i pokrętną, dosyć zahaczającą o kryminał przeszłością. Pozdrawiam, jestem kochany i naprawdę nie mam się czego wstydzić ogólnie. I teraz coś wam powiem o telewizji, bo jednak te 10 lat ją robiłem. Telewizja ma to do siebie, że jesteś nieosiągalny. Jak jesteś Krzysztofem Ibiszem, to siedzisz sobie bezpiecznie całkowicie z wyjebką. No bo jakiś Stefan z Wałbrzycha może na ciebie pluć, nie zgadzać się z twoimi poglądami, ale jedyne, co tak naprawdę opluje, to swój stary telewizor. Nie mogę pokazać ze względu na to. Bariera srebrnego ekranu jest wystarczająca, jeżeli chodzi o chronienie cię przed niebezpieczeństwami, jakimi są opinie innych ludzi. Tak naprawdę interesuje cię tylko opinia dyrektora programowego. Dlatego też Filip Heiser, niezależnie od tego, co odpierdoli, zwykle może mieć wyjebane. Chociaż on mocno się w sieć angażował, no i to właśnie skutkowało tym, jak mu ta sieć odpłaciła. No i taka Laluna żyła sobie w ten sposób, bo nikt jej nie oceniał prywatnie, nikt jej nie zarzucał, że reklamuje skam, nikt nie dopierdalał się do jej peruk, nikt z widzów w negatywny sposób nie interesował się jej sklepem. Albo też to się działo, ale nikt nie mógł jej tego napisać, bo gdzie kurwa, do TTV list? Nie docierało też do niej to, że ktoś może zauważyć, że nosi podróby i mieć problem z tym. Nie ma negatywnego feedbacku, no to nie ma problemu. Wszyscy jej kadzą, propsują, zachwycają się, że taka fajna, taka twarda, taka życiowa babka. Aż tu nagle jeb. Internet to zupełnie inne miejsce niż telewizja. Lalunie może grozić nawet od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności oraz ogromne kary finansowe. Jesteś w internecie, największej oceniającej i weryfikującej wszystkich bańce. Innymi słowy, jesteś mocno w pizie, jeżeli rzeczywiście masz coś na sumieniu. A myślę, że tutaj się trochę znajdzie. Nagle wychodzi, że ktoś się przypierdala do ciebie, że rzeczy, które robisz, są nie do końca legalne. Coś tu nie gra, mordo. Nie do końca są też twoje, ale udajesz, że są twoje. I tak trochę przywłaszczasz sobie własność innych, jednocześnie ją trochę przerabiając. To jest screen z Laluna Unique. Trochę jakby kupować rzeczy w Żabce i sprzedawać je w bramie obok. Psst, mordo, chcesz kupić kurczak burgera? A za ile masz? Za 20 zł. Przecież tam jest za 5. No ale na czymś muszę zarobić. W sumie racja. Nie znamy się. No dobrze, ale skąd Laluna wzięła się tak naprawdę w sieci i czemu nagle zaczęła być na świeczniku? Bo dostała propozycję walki w Fame MMA. I mieliśmy aferę arbuzową. Yeah! Yeah! Aferę szklankową. Po pierwsze, to frajerzy się tak do mnie nie odzywaj. A następnie po prostu chujową. Urodzisz dziecko, twoje dziecko zacznie
rosnąć w internecie, przyjdzie taki typ jak twój Tomek i go kurwa zhejtuje i go stanie depresji, będzie chciał się powiesić. Życzę ci tego! Laluna nie potrafi normalnie rozmawiać, drze ryja, przerywa ludziom, nie daje im dojść do głosu, przekrzykuje ich, nie daje sobie nic powiedzieć, a każdą, nawet najbardziej konstruktywną krytykę traktuje jako hejt i stara się hipokrytycznie odwrócić ten hejt na swoją korzyść. Ja nigdy w życiu nie zrobiłam tego, żeby ją poniżyć z tym arbuzem. Wiecie, dlaczego ja to zrobiłam? Żeby pokazać, z kim ja wychodzę, kurwa, do klatki. Przy tym obraża wszystkich dookoła, kipi totalną agresją, no bo wiadomo, muszą być dymy, nie? No nie żadna stypa, tylko dymy, nie? Ja z chęcią bym z tobą wyszła, bo bym cię rozjebała w sekundę, nie? To kit, ale uważasz, że to jest dobry sposób na rozwiązywanie konfliktów? No niech kogoś jeszcze zadźga na wizji, to będą dymy, a potem stypa. Jest to popis agresji. I tak naprawdę nie da się tego nazwać inaczej niż zwykłym patusiarstwem. Moim zdaniem, ten, kto ma mocniejszy argument. Bo ja mam walkę między mną a twoją kobietą. A to ona mówi, że ten świat internetu, vlogerów i tak dalej, to jest właśnie świat hejtu. Spotkała się z tym dopiero teraz, no bo rzeczywiście, kto miał ją w TTV hejtować w komentarzu, kurwa, na telegazecie? I przez to wszystko tak mi się wydaje, że Szeja odpuściła walkę. Wiadomo, że tam była kontuzja i to taka kontuzja, która no nie jest niczym fajnym, niczym super. Dałoby się pewnie z tym walczyć, ale po co? Po co, kurwa, wchodzić w coś takiego? W momencie, w którym dostałeś popis tego, co cię czeka, no to zajebiście jest dobrze zrezygnować. W dwóch innych światach, tak, my jesteśmy w dwóch innych światach, bo ty dopiero się obudzisz. Z kim ty byłaś? Fame MMA po mocnym odcięciu się od Patoli z tych pierwszych edycji i pójściu w sport, mam wrażenie, że w tym momencie wpierdala własny ogon. No ale ty dalej stajesz za wersją hejtu. Przecież twój facet to jest pełen k***on. Co on robił z ludźmi? Jak już wspominałem, internet to nie telewizja, o czym Laluna się bardzo szybko przekonała. Ja wiem, że wejście w konflikt z youtuberami nie jest łatwą rzeczą, ale wy się kurwa ogarnijcie. Wy szukacie gówna w całym. Teraz postawa z AliExpress 2-3 dni, wy się jebnijcie w głowy, wy nie macie czego szukać, ludzie. Kanały komentery rzuciły się na content i bardzo słusznie. Zarówno Gimper, pan na Twitterze został rozkręcony przez mokrego suchara, Spysiński, nie wszyscy nadają się do internetu, Rewo, nie dość, że nosi te podrobione ubrania, to ona jeszcze w swoim butiku sprzedaje masę takich rzeczy, Wardenga, to wtedy kurwa faktycznie to już jest skamorskie trochę, nie? A nawet Yoshi, który zwykle takich materiałów nie robi, pokazali jej, co to znaczy research. Że Laluna przedstawia swoje produkty konsumentom, używając przerobionych, ukradzionych zdjęć. No i wyszły różne kwiatki. Zdjęcia z Rosji, przerabianie zdjęć celebrytek. W życiu nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner, kurwa, jest u mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. Laluna, co ty pierdolisz? O ja... Nieprawdziwe koszulki, podróby, brak stacjonarnego sklepu, niemożliwość zwrotu towaru, kiedy ci się ten towar nie spodoba. No bo jej się kurwa nie chce, więc albo kupujesz, albo nie kupujesz. Laluna zapowiedziała kolejne dymy na konferencji względem Nitrozyniaka i Ksajo. Chodź, kozaku, i powiedz mi to w twarz. Który nie powiedział o niej słowa, a którego po prostu pojebała przez innego twórcę. A co się tam stało, sami widzicie. Ciebie pomyliłam, tak? Przepraszam cię bardzo mocno, ja naprawdę nie wiedziałam, że to jesteś nie ty. Nie udzieliłeś się, fajne masz okulary i czapeczkę, prosto od Ahmeda chyba przyjechała. No i przez swoich znajomych groziła też kanałom commentary. Jeszcze wysyłać takie straszenie z oficjalnego konta na Instagramie? Bardzo dziwny ruch. No, nie da się chyba bardziej tego zjebać. Ale tak jest, kiedy jest się przeświadczonym o własnej nieomylności i karmionym tą bezkarnością, za którą nie ponosi się żadnych konsekwencji. No bo przecież w takim TTV co? Polsat miałby nagrać na nią materiał. Nawet nie chodzi o to, że telewizja trzyma się razem, tylko telewizja po prostu ma to w dupie. Jak to wszystko wyszło z Fame MMA, wiemy doskonale. Czy Kylie Jenner można jeszcze przerobić? Można, wszystko można jeszcze przerobić. To jeżeli twierdzisz, że ja przerobiłam Kylie Jenner, czekam na wezwanie z prokuratury z twojej strony. No cóż, współczuję. I tak podsumowując, cała ta postawa Laluny to absolutnie nie jest sarkazm. Ona nie udaje nikogo, ona taka jest, jest przeświadczona o tym, że robi dobrze, że taka ma być, że to ma być show, że ludzie oczekują tego po niej. Tak ją życie ukuło, tak przybiła jej piątkę telewizja, robiąc z niej gwiazdę. Mówisz, że jesteś niewinna, wszystkie rzeczy w sklepie są oryginalne. Mówię, że odmawiam zeznań, panie Wardengo.
Dobrze rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. To naprawdę sążny srakazm i to z taką premedytacją. To po prostu bycie cwaniakiem w świecie bezkarności. Czas na suchar tygodnia! Co robi Laluna na Fame MMA? Robi ważenie! Ha, 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 ha. Nie, serio, robi ważenie. W sensie tam się robi ważenie, żeby nie było potem, że coś tam śmiejemy się, nie? Mówimy tak, żeby jej koledzy nas nie... No, no, tam, no. I to wszystko na dzisiaj, kochanieńcy. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał Mister Krychy. Zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, lajka, komentarz oczywiście też jakiś. Wbijajcie też na kanał Ty Monster, wbijajcie na kanał Przegry, wbijajcie na papiery rozwodowe i oczywiście wbijajcie do Miszon. A ja spadam razem z Krychą, bo odkryliśmy nową niszę do testowania. Teraz to będzie dosłownie 28-centymetrowy potwór. Robiący wrażenie i budzący szacunek. Idziemy? Idziemy. A, czekaj. Zamknę odcinek. Uwaga. Chciał mocno, no. Sam powiedział tak, żeby się złamał. Ty, ona prawie była, trzeba było ją...